przed nami kolejne miodowe spotkanie i teraz mam w ręku miód lipowy. Również należy do bardzo popularnych miodów, jeśli chodzi o takie, które występują w sklepach i po które sięgamy, żeby tutaj uzupełnić nasz zapas miodu. Właściwości miodu lipowego będą gdzieś korespondowały oczywiście z właściwościami lipy jako takiej, ponieważ tutaj na pewno znacie herbatę z kwiatów lipy, można też wykonywać taką nalewkę z kwiatu lipy, tutaj bardzo wiele zastosowań lipa ma w medycynie naturalnej, a jeśli chodzi o miód, to jest on uważany za takiego króla, jeśli chodzi o miody przeziębieniowe, ponieważ lipa zawsze jest wykorzystywana w walce właśnie z przeziębieniem i z grypą. Ogólnie miód lipowy będzie miał takie działanie napotne, będzie miał działanie przeciwgorączkowe. Na pewno będzie też działał wykrztuśnie, czyli gdzieś przy takich infekcjach górnych dróg oddechowych, gdzie nam się trochę zbiera w oskrzelach, też na pewno nam pomoże. Dodatkowo z takich ciekawszych właściwości miodu lipowego będzie on też miał właściwości takie przeciwskurczowe i można powiedzieć, że ma takie działanie lekko uspokajające. Czyli gdzieś tam na wieczór też jak najbardziej możemy sobie taki miód z lipy użyć do herbaty, bądź jako po prostu na łyżeczkę, dlatego że on też pomaga przy bezsenności, czyli gdzieś tam będzie nas też na wieczór wyciszał. Ogólnie łagodzi stres, więc tutaj to zastosowanie miodu lipowego jest takie szerokie właśnie w tej strefie relaksu. Dodatkowo miód lipowy ma działanie obniżające ciśnienie krwi, czyli gdzieś tam przy nadciśnieniu na pewno tutaj w pierwszej kolejności będziemy sięgać po miód lipowy. Jeśli chodzi ogólnie o miód lipowy na tle wszystkich innych miodów, o których będziemy rozmawiać i o których już rozmawialiśmy, to tutaj miód lipowy wykazuje się największą aktywnością antybiotyczną ze wszystkich miodów. Czyli jeśli chodzi o wszystkie bakteryjne infekcje, jakieś problemy takie z gardłem na tle bakteryjnym, no to w pierwszej kolejności sięgamy po miód lipowy. I to już też powtórzyło się w innych gatunkach miodu, ale tutaj przy lipie to też będzie bardzo wyraźne działanie, a mianowicie zwalczanie stanu zapalnego z organizmu. Więc tutaj też miód lipowy jak najbardziej będzie miał swoje zastosowanie. Jeśli chodzi o smak, to miód lipowy też będzie takim miodem, który nie będzie takim odważnym smakiem, tylko raczej delikatnym. Jeśli chodzi o jego kolor, no to też będzie taki bardziej delikatny, nie będzie taki ciemny jak miód gryczany czy miód spadziowy, o którym opowiem za chwilkę. Będzie to raczej też taki delikatny, bezpieczny wybór. Na pewno wszyscy domownicy taki miód chętnie będą spożywać.